Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Ustek, który z przedstawionych za pomocą wzorów półstrukturalnych węglowodorów ma wysoką, a który niską liczbę oktanową. Odpowiedź uzasadnij. Zacznijmy sobie najpierw od uzasadnienia. Liczba oktanowa informuje o odporności benzyny na spalanie stukowe. Im większa odporność na takie spalanie, tym wyższa liczba oktanowa. Spalanie stukowe charakterystyczne jest dla związków nierozgałęzionych, więc szukamy tutaj łańcuchów prostych. Zatem wyższą liczbę oktanową będzie posiadać związek A, a niższą liczbę oktanową będzie posiadał związek B. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.